Witamy serdecznie. Gościmy dzisiaj Jana Funka, rzeźbiarza rodem z Krzczonowa, absolwenta Liceum Technik Plastycznych imieniem Antoniego Kenara w Zakopanem, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, czynnego rzeźbiarza, autora ponad setek wystrojów i dekoracji wnętrz kościołów, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Francji. Bardzo serdecznie witam Cię, Janku. Dziękuję. Dworze Tarkowskich w Tokarni. Dziękuję bardzo. Witam. Janie, jesteś niespokojną i niepokorną duszą artystyczną. Liczne wyjazdy zagraniczne. Ukraina, Francja, Rosja, Afryka. Co było celem Twojego wyjazdu do Rwandy? Do Rwandy pojechałem ze względu na to, że tam pracuje na misji Palotyn, mój kolega z ławki szkolnej. I miał problemy z wystrojem kościoła pod wezwaniem Jezusa Tobie, czyli inaczej taką nasze sanktuarium Faustyny, siostry Faustyny. I tam po prostu też taki powstał projekt, aby przenieść część, przynajmniej chociażby zalążku tego kultu siostry Faustyny i Miłosierdzia Bożego. I tam powstały pierwsze prace w jednym roku. Później to zaczęło się rozrastać, podarbać. No i byłem tam pięciokrotnie z różnymi ludźmi. Nie tylko ja, ale był tutaj ze mną był i malarz tutaj z Tokarni, z Węciórki, Zisiu Bednarz. Był mój brat dwa razy, był mój brat, także jeździłem co jakiś czas fachowcem, bo ja sam bym tego nie zdołał tego zrobić. I tak powstawały później w Kibeho na przykład, to jest taki też sanktuarium Matki Boskiej w Kibeho, która się ubiegała jak Fatima, jak podobna sytuacja. I tam powstaje, jest tam też kult Matki Boskiej z Kibeho. I tam też pracowałem, teraz dzisiaj obecnie projektuję wnętrze kościoła do tego sanktuarium, bo jest takie skromne, więc okazuje się, że Watykan tam pieniądze już przeznaczył pewne na ten wystrój i może dojdzie do realizacji jeszcze takiego ostatniego może zadania, które tam trzeba zrobić było. Czyli jeszcze co najmniej jeden wyjazd do Afryki? No, jeżeli dojdzie do, bo to projekty już pojechały, teraz kolega był, zabrał projekty, on tam musi z ordynariuszem, z biskupami wszystko jeszcze zatwierdzić, z prowincjałem Palotynów i to te wiele rzeczy tam jest. Jeżeli to wszystko będzie, no to wtedy będzie taka decyzja, że część prac będzie się robiło tu w Polsce i później wysyłamy formy, no i ewentualnie jakąś ekipę zmontujemy i no i byśmy pojechali tam wykonywać to wnętrze kościoła, bo tam po prostu nie ma fachowców, no. Po prostu tam no, mają problemy z każdą rzeczą. Chociaż ludzie są pracowici i bardzo tak we opinii ludzi, że murzyni to nie chce się robić czy coś. Nie, są bardzo pracowici ludzie, przynajmniej ja miałem taką styczność. Wspomnieliśmy jak na początku, że właśnie jesteś autorem ponad tylko kilkuset już wystrojów wnętrz i kościołów. To jest miejscowości naprawdę dużo. Ciężko je teraz wymienić. Tam są i Częstochowa, Kraków, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, ale jest też Hanower, Monachium, czy jak właśnie Marian pytał Cię, Afryka, Rwandę. Jest też Białoruś i tak dalej. I mam takie pytanie, no bo też tyle realizacji. Czy są takie szczególne dla Ciebie, które jak gdyby są ważne wśród tych kościołów, które zrealizowałeś? Tak jak tutaj pytasz, to jest wiele takich różnych momentów, które pierwszym dla mnie to był takim pomnikiem Jana Pawła II, Bełchatowie. To najbardziej człowiek przeżywa pierwsze.
I to taka znaczące, chociaż może nie najlepszy pomnik, ale dla mnie to był taki przełom. O pomniku Jana Pawła II. Na przykład były też pomniki jak Jezus w Miechowie na Kopule, gdzie jest prawie 7-metrowy Chrystus. I jak go wyciągnąć na Kopułę, jak go zmontować, to też takie przeżycie było. Jak go zrobić, ile będzie kosztował, bo to różne się z tym wiążą sprawy. Jest teraz takie, bardzo mocno przeżyłem, przynajmniej ja, to przeżyłem wyjazd na Syberię, do Tiumień i Jekaterinburg, Irkuck. To było takie, bo to były polskie kościoły kiedyś. Były czasy, kiedy kościoły właśnie, bo nasi tam byli zesłani na Syberię. I tam były takie duże społeczności, że piękne kościoły wybudowali. Później to Rosjanie przejęli, zrobili stolarnie, zagłady pracy albo knajpy. I teraz z powrotem oddali to i ja jakby wnętrze, przywracałem wnętrza. To były kościoły piękne, barokowe. Także to było takie dla mnie, i to tam daleko, takie było, byłem raz z księdzem w Miechowa i on tak pytał się: Jasiu, a jak my to wrócimy z powrotem? To było takie, no bo to rzeczywiście przez tundrę, tajgę, samolotem lecieliśmy, to jest coś takiego, no sam człowiek, rzeki jak jeziora, jak to się wrócimy? Takie było pytanie. No a jakoś się udało. Zrobiliśmy tam parę kościołów i później stolarze nawet tutaj stokarni ze Skowiny Czarnej pojechali, robili ławki. I także tam parę ludzi jeździło i też oni to samo odczuwali, że to jest coś niesamowitego. Takie przeżycie też w stroju wnętrza robiłem mozyr na Białorusi. I taka była sytuacja, że ksiądz miejscowy mówi po skończeniu, poświęceniu kościoła i jak podziękujemy Jasiowi tu za to, że nam zrobił wystrój. I to było dla mnie coś niesamowitego, bo cały kościół zaczął płakać. I ja też zacząłem płakać, i ksiądz, i wszyscy popłakali. No i ja mówię, to jest największe podziękowanie. Po prostu, no nie mieli pieniędzy, więc jak to zrobić? No więc to takie przeżycie. No. A takie zadanie miałem sobie, tak sobie założyłem, że chcę być w najzimniejszym kraju, gdzieś najcieplejszym. No bo Europę to wiadomo. I to mi się spełniło. I właściwie to tak teraz już, jeszcze Ameryka Południowa, ale to raczej tak już, ale to jest, bo Ameryka jako Stany Zjednoczone to tam nie ma co, ale mam taką zasadę, że w życiu i mówię sobie zawsze, nigdy nie mów nigdy, bo to się może po prostu jeszcze jakoś, by się nigdy nie będę, albo nigdy, okaże się, że jednak. W Twoim życiu artystycznym dominuje sztuka sakralna. Rzeźby, kompozycje, stroje świątyń, ale wiem, że również uprawiasz sztukę świecką. Gdybyś nam tutaj przybliżył albo powiedział, który ze swoich projektów czy rzeźb świeckich cenisz najbardziej? No, powiem tak, że jest ich bardzo dużo i... Ja oceniam pewne projekty, bo na przykład w pewnych miastach polskich są, jest na przykład w Libiążu, to jest kaczki słynne, które giną. Pasie właśnie taka pasterka, taka legenda powstała, że kopalnia Libiąż nazywa się Janina, że ten pan przyjechał do Libiąża, zobaczył tą Janinę, jak nad stawem pasie gęsi czy kaczki, jak to woli, i on się za niej zakochał, wiedział tylko, że Janina ma na imię, nie mógł jej odnaleźć i dlatego taka imię Janina ma kopalnia w Libiążu. I to są takie rzeczy, które opowiadam, bo to powstaje taka legenda i z tego jest temat. To taka miła praca, jest tam
też pomnik skarbnika jest tam przed kopalnią, jest także tych rzeźb w różnych miastach, w Bełchatowie czy tam, to są na różnych skwerach. No jest sporo i ja powiem szczerze, że czasem te realizacje są tak w odległym czasie robione, że ja już po prostu, no może nie liczę już po prostu ich, nie mam takich... Czy nie dokumentujesz wszystkich swoich prac? Trochę tak, ale jest to jeszcze wszystko, to znaczy dokumentowała moja żona, jak jeszcze była, to ona zrobiła tam pewne rzeczy, segregowała w komputerze czy coś, teraz właśnie to tak zostało... Zawieszone? No może kiedyś. Może kiedyś. Teraz nie ma na to czasu, ja się nad tym nie zastanawiam. Tworzysz. A jak to jest? Bo jest takie powiedzenie, że najtrudniej być prorokiem w swoim kraju, a nie każdy wie i nie każdy pamięta, że jesteś autorem ołtarza i wystroju wnętrza w swojej rodzinnej parafii w Krzonowie, prawda? Tak, tak. Co cię tam właśnie inspirowało? Bo jest też, ten ołtarz jest taki specyficzny, wszystko jest takie wyciągnięte, są te rzeźby jakby pnące się do góry. No bardzo miło i powiem szczerze, że z proboszczem bardzo się dobrze współpracowało i zresztą on był taki całym duszą, żeby jednak coś zrobić. Mówimy o proboszczu Zbigniewie Książkiewiczu. Tak jest, tak jest. Poprzednim byłym proboszczu i to było tak, że ja też tego sam nie robiłem, bo to jest za duża praca. Także tutaj pracował ze mną Stasiu Trybała, trochę, może niewielki, ale pewnej części. Pracował także ksiądz Antoni Polaniak z Węcierzy, tak? Z Węcierzy. No także jeszcze wielu innych ludzi, bo to jest praca fizyczna. Mój brat, który spawał całe te kompozycje. No i to powstawało... A to jest twój projekt, tak? Tak, projekty jest tak, tylko ten projekt powstał, nawarstwiał się, to nie powstał za pierwszym razem, bo później był projekt malarstwa, to też nie mogę powiedzieć, że ja malowałem, to malował Zdzisław Bednarz, tylko oczywiście zaprojektowałem i zrobiłem to, a później Zdzisław jakby to urzeczywistnił i wymalował te malarstwo, wszystko to jest jego dzieło. Także, żeby nie przypisywać sobie swoje sprawy, tylko... No ty jesteś jak gdyby mistrzem i masz jak gdyby cech tych rzemieślników. Tak, tak. Współpracuję, tak jest. Tak jest, to jest oczywiste, bo nie jest w stanie czuć sam. Tak jest, tak. Mówisz tak pięknie o tym, czego dokonałeś, co zrobiłeś. A jak to się zaczęło? Urodziłeś się w Krzczonowie i nie od razu zostałeś wielkim artystą. No nie, właśnie. Była taka moda, żeby... Znaczy moda, że moi koledzy, jak Jasiu Zięba był, Stasiu Trybawa, byli w Zakopanem w szkole, no to ja chciałem być też do szkoły artystycznej, więc no gdzie miałem być? Tylko do Zakopanego. No to był taki szlak. A później na Akademię Sztuk Pięknych nie zdawało się do Krakowa, chociaż było bliżej, tylko do Warszawy. Dlaczego? Bo tam właśnie byli profesorowie po zakopiańskiej szkole. I tak się czuło, że to jest ten duch taki jest. Chociaż niektórzy mówią, że Kraków kończyli też i też po zakopiańskiej szkole i też było dobrze, ale ja akurat tak wybrałem i wcale nie żałuję, tym bardziej, że tam miałem znakomitych profesorów, jak Słonina, jak Gustaw Zemła. Gustaw Zemła to tak, czołowy tak, tak. I dyplom właśnie u niego pracowni robiłem, u Gustawa Zemły. No i to było takie doświadczenie, które już wtedy nabyłem, ponieważ w wolnych chwilach, no nie ukrywam, że trochę zarabialiśmy, bo nas pan profesor brał, że przy realizacji swoich pomników, to myśmy tam co jakiś czas pomagali mu, więc trochę i zarobiliśmy, a przy okazji nabywaliśmy tego doświadczenia, jak się to robi, duże rzeczy. Tak właśnie naturalnie fajnie przeszliśmy do... Zaczęliśmy od tego, co obecnie robisz, a dochodzimy do jak gdyby początku. Właśnie chciałem się zapytać, 75 rok, ty idziesz do Kenara. Tak. Pierwszy bodziec to, czy to jak wspomniałeś, to są koledzy. I chciałem zapytać właśnie o ten klimat tego Kenara lat 70. Jak to wspominasz? Co was wtedy tam, kto był dla was autorytetem, co was fascynowało? Czym się jak gdyby tam, wiesz... To znaczy, każdy
chodzący do szkoły w Zakopanem, mówi, że wtedy, kiedy on chodził, to było najlepiej. I to jest taka sprawa, że pan profesor mówi, że wtedy była szkoła prawdziwa. Ja znowu twierdzę, że jak ja chodziłem, to było prawdziwe, bo to już, myśmy mieli już profesorów, którzy byli już po Akademii Sztuk Pięknych, więc tak jak profesor Rząsa nie był, ale to był taki autorytet. Ale już niektórzy, jak profesor Grabowski, Łach, teraz się przepisał na Grabowski, bo to ładniej brzmi, profesor Pawlik, to oni już byli po Akademii Sztuk Pięknych i już to już było o wyżej troszeczkę, od razu oni już czuli tę rzecz, bo nie byli profesorzy, niektórzy mówią, że a tobie już niepotrzebna Akademia, ale to jest nieprawda, bo przez te 5 lat na Akademii, jak ja zobaczyłem, jak skończyłem średnią szkołę i później Akademię, to niebo i ziemia po prostu. Tu myślałem, że tu jest maksimum możliwości, a to zobaczyłem, to się później wstydziłem, że to coś takiego. A teraz mógłbyś jeszcze powiedzieć, jeszcze ta droga jeszcze... A teraz jest droga właśnie jeszcze, którą powiem szczerze, że ja dzisiaj jeszcze nabieram doświadczenia, chociaż powiem szczerze, że tyle zrobiłem tych realizacji, tych rzeźb, bo jest ich kilkaset może, więc ale dzisiaj jeszcze czuję, że jeszcze pewnych rzeczy robię lepiej. Twoją taką charakterystyczną rzeczą to są postacie, to są figury. Uważam, że ty uprawiasz taką sztukę figuratywną. Co jest najważniejsze w tej sztuce, aby ona ujęła widza? To znaczy, to są różne tematy. To są takie tematy w zależności kto jak podchodzi do sprawy. I po prostu dla rzeźbiarza czy malarza to ja uważam, że jeżeli coś robi i tłumaczy, co on chciał to zrobić, to znaczy, że jest kiepska rzecz. Uważam, że rzeźbiarz czy malarz jak zrobi dzieło, czy namaluje coś, to nie powinien nic mówić. Bo to on mówi swoją robotą. Dzieło się powinno samo mówić. Samo. I widz, który to ogląda, czy w kościele babcia, dziadziu, czy jakiś tam ludzie przychodzą i mówią, tu się możemy modlić. To dla mnie to jest już właściwie jakby spełnienia tej roli, że jest tak, że no tu ja się mogę modlić, bo mi się podoba. I nic więcej. A ja już nic nie muszę mówić. I tak dlatego mówiłem, że jeżeli artysta tłumaczy, co chciał przekazać, czy co chciał zrobić, to znaczy, że to jest nie najlepsza sprawa. Jest. Nie trafił do odbiorcy. No niestety. Współpracujesz na swojej drodze przez to, że robisz takie realizacje sakralne z wieloma księżmi. Pewnie to, co Kościół, to jest ktoś inny. Nie wiem, czy da się jakoś ogólnie, jaki masz stosunek do księży, czy masz jakiś taki obraz, mógłbyś naświetlić polskich, powiedzmy, księży, proboszczów, jak to wygląda od twojej strony, jako mecenasów sztuki, tak? No poznałem kilkaset księży, można tak powiedzieć, bo w każdym kościele jest inny ksiądz, a czasem przy większych parafiach to jest 7 księży, ale z reguły mogę powiedzieć, że no to jest prawdziwi mecenasi, to są tacy, którzy oni nie to, że zlecają jakieś wykończenie, ale jeszcze duszą i są naprawdę, no różnie to bywa w życiu, bo czasem dalej, czasem bliżej, różnie to tak, ale jeżeli bym powiedział coś, że są jakoś tam nieodpowiedzialni czy tak, nie. Więc zawsze taka perfekcja, zawsze uprzejmość i ja zresztą nie robię sam, to też muszę powiedzieć, ponieważ ja współpracuję z Markiem Słoniną, też rzeźbiarzem po zakopiańskiej szkole. Mój brat i sparł jeszcze dwie, trzy osoby, które kładą marmury, granity i to jest taki zespół kamieniarzy, jest witrażysta, który robi witraże. Ja projektuję, ale on już wykonuje i Zdzisiu na przykład, jak już powiedziałem, Bednarz maluje, że są tyle z różnych zagadnień, dziedzin, że musi być osoba, jedna osoba nie ma szans tego podołać, takiej dużej pracy, bo nie powstałoby tyle prac, a to jest tak, że jeżeli jeszcze dodałbym to problem polega na tym, że finansowo to ten ksiądz nie ma aż tyle pieniędzy, żeby skończyć daną
świątynię, czy kościół, czy kaplicę za jednym zamachem. Robi się w jednym roku troszkę, później wraca się, idzie się gdzie indziej, wraca się z powrotem. I czasem ta realizacja trwa 15-20 lat, taki kościół. Bo teraz mam taką sytuację, że już zapomniałem, co tam robiłem. I okazuje się, że teraz jest jeszcze trzeba dorobić to, a jeszcze to, jeszcze to. I dlatego tak to wygląda, że nie chwaląc się, bo po prostu problem polega, jeżeli pracy przybywa, to znaczy, że nie jest tak źle. Z tokarnią i z ziemią myślenicką związany jest też projekt, którego ty jesteś od samego zarania. Zresztą tam współpracowała z tobą również twoja żona, Alina. Myślę tutaj o plenerach rzeźbiarskich, malarskich. Gdybyś nam powiedział, jak wyglądają początki? Ja poznałem tam w Francji pana mera Jana Haye. Zresztą chyba tutaj wiele osób go zna. Tak. I on, zaprzyjaźniliśmy się, tak? Byliśmy tam parę razy z wystawą, między innymi Stasiem Trybałą. I tam później pojechałem z delegacją z Myślenic, bo chodziło o nawiązanie współpracy z miasta z miastem. I jeszcze był pan Nowacki, był burmistrzem i... Staszek Winter? Staszek Winter jeszcze wtedy nie był, bo to była tylko delegacja myślenicka. I wtedy żeśmy rozmawiali o współpracy i właśnie pan burmistrz mnie pyta, na co, jak my będziemy pracować? Ja mówię, to zróbmy plener malarski, rzeźbiarski, malarski, czy jaki tam inny. Na razie, żeby Francuzi, Polacy. No i tak żeśmy zaproponowali i tak Francuzi to podłapali i podłapało i Myślenice. No ale gdzie zrobić? Ja mówię, najlepiej i przy wykorzystaniu mojej pracowni, Stasia ewentualnie, czy dłut, różnych narzędzi, to nam będzie zrobić w tokarni. I także pierwsze trzy edycje pleneru były u Podsolnickiego, u Mariana. To są lata 90. To są lata 97. I to były takie dziewicze, świetne warsztaty. Nawet wystawa była tutaj chyba tutaj pod przed dworem. Tu przed dworem, tak. I to powstawało. Później oczywiście Alina, moja żona, się jakby bardzo zaangażowała w to, bo to dużo trzeba różnych papierkowych robić, organizacyjnych, telefonów. Logistycznych. I przyszedł taki czas, kiedy Staszek Winter, oczywiście współpracowaliśmy z Staszkiem Winterem, no i z gminą, bo wtedy był Maria Zieliński, ty też tak. Byłeś. Tak, też wtedy. Pamiętam, że tego i tak fajnie to było i myśmy myśleli, że to tak będzie, tylko te warsztaty zaczęły się rozrastać. Tak jak w tym roku było ponad 130 osób. To jest bardzo dużo pieniędzy trzeba mieć na to, żeby tyle ludzi przyjąć, kupić materiały, takie rzeczy. I tu powstał pewien problem, że gmina jako gmina tokarnia po prostu troszeczkę finansowo nie mogliśmy udźwignąć tego i nigdy nie było tak powiedziane, że z tokarnią nie, bo zawsze z tokarni artyści brali udział w warsztatach co roku i ja też jestem artystą jakby w gminie tokarnia, więc uważam się za tutejszego, nie tam, co prawda księża nieraz mówią, że skąd, tak, ja mówię z Krzczonowa, nie, ty, a gdzie mieszkasz w Krakowie? Nie, to lepiej jak w Krakowie będzie, bo to będzie lepiej. Ja mówię, nie, no i tak. Większa ambitacja dla artystów. Tak. I tak się zaczęło rozwijać i w tym roku właśnie mieliśmy 20-lecie, no Aliny już nie ma, no ale jakoś podołaliśmy to przy współpracy właśnie między innymi Bartka, który nam też pomaga w tym roku bardzo dużo i zorganizowaliśmy i powróciliśmy i w tym roku tytuł był dom. To jakby powrót do domu, bo tu zaczęliśmy i wróciliśmy z powrotem jakby do tokarni. Jakby takie zamknięcie było takiego cyklu. Artystom się to bardzo spodobało i naprawdę bardzo to mówią, że to rzeczywiście fantastyczna rzecz. Czyli można się spodziewać dalszych edycji? Będziesz dalej w to zaangażowany? Czy... To znaczy ja nigdy nie mówię nigdy, tak jak powiedziałem i tak jak starostwo powiatowe bardzo, bardzo zabiega, jak i Urząd Miasta, żeby
nie przestać, póki oni będą, żeby to jeszcze kontynuować. A artyści no, mówią tak, że jak nawet nie będziecie robić, to my i tak przyjedziemy na własną rękę, więc czy my będziemy organizować, czy nie, to oni tak mówią, że przyjdą, wynajmą i będą robić. No i, no, no i to chyba tak trzeba będzie robić. Ja mam właściwie ostatnie pytanie, nie wiem, czy Marian jeszcze chcesz? Ja chciałem jeszcze zapytać, jakie są twoje plany artystyczne? Planów to ja mam bardzo dużo, tylko mało czasu, a chodzi o to, że... No to w perspektywie takiej rocznej. Chciałbym, po prostu moim takim też marzeniem jest, żeby jak najmniej teraz już pracować właśnie w tym sztuce sakralnej, a więcej pracować właśnie tak, jak przedtem powiedziałaś, sztukę świecką, taką serca moją, niezwiązaną. Żeby zacząć realizować swoje marzenia. Tak, nie tam, że tam potrzeba 1,5 metra, czy 2,5 metra, czy 2,70 metra, tylko taka, jakie jest marzenie, zrobić tak niezależnie od niczego, od terminów, od wymiarów, od... Wolność. Tak. To, co w duszy gra. I to realizuję już troszeczkę, tylko że chciałbym mieć więcej czasu poświęcić na to. To jest takie moje marzenie. No a życie jest życiem, no i jednak tutaj wiele musi się robić też i tych realizacji, które się robi, kończy i powstają nowe. No więc ja sam dzisiaj zawsze mówię, że ja jestem do dyspozycji, że abyś co mógł się za... Ja mówię, nie wiem, czy będę miał czas, bo ja muszę być do dyspozycji. Czy tego, po prostu. Planuję na parę dni, a czasem i nawet na drugi dzień już zmieniam plany, ponieważ jestem tam, czy tam trzeba jechać, czy coś takiego. Tak to wygląda z mojej strony. No i chciałem jeszcze, Janku, tak na koniec zapytać, bo ty wyrastasz z takiego kanonu klasycznego rzeźby, prawda? I masz za sobą Kenara, ASP i wszystkie te takie klasyczne, nazwijmy, no też tworzysz sztukę współczesną, ale chciałem się zapytać takie przewrotne pytanie, jak czujesz, bo to tylko możemy czuć, bo tego nie wiemy, jaka przyszłość czeka właśnie rzeźbę? Teraz w dobie, kiedy mamy już drukarki 3D, komputery, jakieś tam maszyny do właśnie do drukowania, czy do takiej produkcji 3D, jak ty czujesz ta taka ręczna praca, rzeźba, jaką to ma przyszłość? Jak to czujesz, jak to może być? No to znaczy, ja to nie widzę tak źle, dlatego że dobry, bo ja tutaj taki przykład daję, grafik, malarz, rzeźbiarz, jeżeli jest dobry, to nie ma się co bać, bo ta sztuka będzie, chociażby w tym roku, jak po warsztatową tą zrobiliśmy wystawę, wiele ludzi przychodziło i jest zainteresowany nawet kupieniem tych obrazów czy rzeźb. Więc co poprzednie lata zdarzało się rzadko. Niby w dobie tych maszyn, tych automatów, tych robotów. Myślę, że to nie jest tak źle. Mówiło się kiedyś, że teraz jest tak wszystko drogo, że domy nie będą budować, bo nie będzie z czego. Okazuje się, że to jest nieprawda. Ja nie wiem, czy nawet teraz najwięcej domów się buduje. Więc to się obroni i dlatego mówi dobry rzeźbiarz, czy dobry malarz, czy dobry grafik, czy tam inne jeszcze, oni się obronią i naprawdę będą mieć dalej robotę. Dlatego też zawsze tak przewrotnie też powiem, trochę żartobliwie, że ja się czasem cieszę, że idą na akademię, czy jakieś szkoły takie no, mniej zdolni, bo wtedy mniejsza konkurencja. Ostatnie pytanie. Wiem, że jako młody człowiek pasjonowałeś się sportem, piłką nożną. Jaki dzisiaj będzie wynik? Dania-Polska. No, myślę, że będzie remis. Remis. Dziękuję. No, muszę powiedzieć, że mnie pocieszyłeś tym, że rękodzieło ma przed sobą mimo wszystko przyszłość. Bardzo serdecznie dziękujemy, Janku, że dzisiaj do nas przybyłeś. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękuję bardzo. Ja też.